Mobilne łóżeczko to jedno, ale przecież dziecko nie cały czas śpi, a my chcemy je mieć cały czas przy sobie. I powiem Wam, że ten wynalazek jest naprawdę świetny. Mamy gondolę, mamy leżaczek i mamy krzesełko. Pałąk również wielofunkcyjny, bo mamy zabawki mięciutkie, takie, którymi dziecko się może bawić, ale mamy tutaj też taki, popatrzcie, panel sterowania, który ma trzy możliwości. To znaczy, możemy wykorzystać samo światełko, które się będzie świeciło. Możemy dołączyć muzykę taką, która będzie dziecko uspokajała wtedy, kiedy dziecko zasypia, albo muzykę do zabawy. Może być również zupełnie cicho. Tutaj z tyłu jest przycisk, taki pedał, na który naciskamy i teraz popatrzcie, możemy sobie dowolnie regulować wysokość krzesełka albo siedziska. Tam, gdzie zatrzymamy sobie fotelik, to tam zostanie. I teraz popatrzcie, pałąk możemy zdjąć. Zobaczcie, możemy go ustawić jeszcze bardziej pionowo, czyli tak, o. I to jest ten ostateczny zakres ruchu. No i wtedy jest to rzeczywiście wygodne krzesełko. Oczywiście są pasy, żeby dziecko mogło być przypięte, jeśli jest to bardzo małe dziecko, ale ten gadżecik służy nam od urodzenia dziecka aż do 3 lat. No i teraz mamy sytuację już taką. O, proszę bardzo. Jeśli nie macie normalnego, regularnego stołu, tylko na przykład blat kuchenny, bo mieszkanie jest małe i duży stół by się nie zmieścił, to popatrzcie, możemy z powodzeniem przysunąć ten fotelik do stołu i dziecko ma blat. Ale przede wszystkim no jest to też swoboda i wygoda dla mamy. Niesamowita.